Mieć wygrywa 2-0 z FK Jablonec. Po meczu z nami jest Hubert Matynia. Hubert, dobry sprawdzian z czeskim rywalem? Tak, bardzo dobry rywal. Dobrze się grało, szybko piłka chodziła po tym śniegu, więc jakby nam sprzyjało. W pierwszej połowie strzeliśmy dwie bramki i tak dotrzymaliśmy ten wynik. Ten mecz dobrze się ułożył. To pomogło wam, że właśnie szybko te dwa gole, a później mogliście kontrolować mecz, robić swoje? Tak, no cieszymy się, że strzeliliśmy szybko dwie bramki. Gdzieś tam w ekstraklasie nam się tego nie udaje, więc cieszy to, że strzeliliśmy tak szybko te dwie bramki. Mam nadzieję, że w ekstraklasie też udowodnimy i szybko, tak samo jak na Legii strzelimy, tylko że dotrzymamy do samego końca, tak jak tutaj, wynik. Ten mecz kończy pewien etap przygotowań. Za chwilę jedziecie na przerwę świąteczno-noworoczną, treningi indywidualne. Jutro jeszcze trening zespołowy, ale jakbyś podsumował ten okres pracy? Nie, bardzo dobrze trenujemy. Na pewno to mocno wchodzi w płuca i będziemy przygotowani do świąt. Będziemy przygotowani, dobrze jest. No i na świętach nie można sobie pofolgować. Nie można, ale na pewno jeden dzień będzie taki, gdzie będzie można wszystkie potrawy spróbować, bo taka jest tradycja polska. Dzięki, powodzenia. Dziękuję.